Część trzecia tematyki działania w sytuacji bycia pod presją, szantażu osoby czegoś od nas bardzo chcącej. I dalsza obserwacja tej sytuacji to również zastanawianie się, jak odpowiedzieć na to żądanie, czyli jakie ono jest, bo może się okazać, że ktoś owszem przedstawia je w sposób dość napastliwy, dość jękliwie, dąsa się, obraża, a jednocześnie sam temat zawarty w tym żądaniu no może być taki dość realny do zrealizowania i możemy rozważyć, czy faktycznie nie jakoś nie pomóc nie zrealizować po jakimś zastanowieniu się czy ustaleniu, kiedy to nastąpi, tak żebyśmy oczywiście przejmowały kontrolę nad tą sytuacją. Tak więc, jeśli widzimy, że no, nie przynosi nam to żadnej szkody, niczym nam to nie grozi, pojawia się w naszej głowie pewna realność, że faktycznie można by tu coś wspólnie ustalić, pewnie nie będzie nic złego, jak się zgodzimy. Jednocześnie oczywiście pamiętając o tych wszystkich wcześniej omówionych zachowaniach, obserwacji i dbaniu o swój komfort. Może też być to zgoda, ale z pewnymi warunkami, czyli owszem, no, postaram się znaleźć dla Pani jakiś inny termin spotkania, ale pod warunkiem, że nie będzie Pani już wtedy podnosiła głosu, czy krzyczała, czy obrażała nas. Może też być tak, że po rozważeniu tych różnych punktów oraz samego żądania dojdziemy do wniosku, że podejmujemy decyzję, żeby na razie nie decydować, że musimy się naradzić jeszcze z, nie wiem, z kolegą, koleżanką, partnerką, partnerem, czy kolegą, czy szefem, czy nie wiem, jeszcze innymi osobami. I to można przekazać osobie wywierającej presję, że no, teraz ta decyzja no, nie będzie podjęta, ale na przykład proszę zadzwonić jutro, czy przyjść w środę, czy w czwartek, czy jeszcze inaczej. Jak widzisz, wszystko, co dotąd omawiamy, polega na tym, żeby przejmować inicjatywę, zamiast tylko reagować lub odreagowywać, albo tylko automatycznie działać pod presją innej osoby. Czyli nawet jeśli zdecydujemy się zrealizować coś z tych żądań czy życzeń osoby wywierającej tą presję, to jest to jednak nasza decyzja, jest to nasza strategia też działania w miarę tych sytuacji trenowana, przemyślana i wynika z naszego rozeznania, nie z tego, co tam nas narzucił i że nie wynika to z automatycznego poddania się. Teraz przejdziemy do kolejnych już związanych ze strategiami, to jest ta ostatnia literka S z SOS, czyli nasze porozumiewanie się w sytuacji bycia pod presją. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie było to defensywne, czyli niepoddańcze, nieuległe, tylko też nie atakujące, też nie podkręcające, nie dolewające oliwy do ognia, bo pewnie w takich sytuacjach nie jest to potrzebne. Nie chodzi też o to, żeby się tłumaczyć, dlaczego tak robimy, mówimy rozmówcy, czyli nie dajemy też paliwa szantażyście, nie wykładamy się jakby na talerzu. Bardzo są przydatne sformułowania, które są w języku psychologicznym może nazywane aktywnym słuchaniem, czyli z aktywnym słuchaniem drugiej osoby, ale też nie atakującymi jakimiś formami komentarza, na przykład przykro mi, że tam tak mówisz, prawda, albo to interesujące, chciałabym to bardziej zrozumieć, albo naprawdę, albo na przykład takie zdanie, krzyki, groźby, płacz nie są skuteczne dla mnie i niczego tu nie rozwiązują, na przykład można to jakoś tam ładniej powiedzieć. Albo porozmawiamy, gdy pan czy pani poczuje się trochę lepiej albo spokojniej. Albo można też powiedzieć, że ma pan, pani absolutną rację, nawet gdy tak nie myślimy. To byłoby faktycznie najbardziej takie, czy najmniej komentujące, tylko bardziej takie niedolewające oliwy do ognia i dające też trochę czas na to, żeby obie strony, czy tamta strona bardziej ochłonęła z emocji.
To oczywiście tylko takie przykłady, można sobie spisać własne zdania, takie, które właśnie nie są ani prowokujące, ani też nie są uległe, tylko stwierdzające bardziej to, co widzimy, czy to, co się dzieje w tej sytuacji. Tutaj też korzystam oczywiście z lektur na ten temat i jednym z takich na przykładów, jak na przykład słuchamy pewnych gróźb czy jakichś katastroficznych przewidywań. Myślę, że to bardziej chodziłoby tu o sytuację w relacjach osobistych niż w pracy, ale bardziej jako przykład. Możemy, tutaj są takie przykłady podane takich gróźb. Ty niszczysz tą rodzinę, nigdy nie zobaczysz dzieci, nie uwzględnię cię w moim testamencie, zachoruję przez ciebie, nie poradzę sobie bez ciebie, będziesz żałowała, żałował i tak dalej. I możemy odpowiedzieć tak, tutaj są, tu cytuję teraz. To twój wybór. Okay. Mam nadzieję, że tego nie zrobisz, ale ja już podjęłam decyzję. Wiem, że w tej chwili jesteś bardzo zły, ale będziesz miał czas, żeby się nad tym zastanowić. Może zmienisz zdanie. No i to zdanie, które już wcześniej padło, że groźby, łzy, cierpienie nie będą już na mnie wpływać i działać. Albo przykro mi, że tak mówisz, albo przykro mi, że tak to widzisz. Wyzwiska i negatywne sądy to jest druga kategoria, która może by podlegać w takich sytuacjach, czyli ktoś wyzywa, rzuca jakimiś obelgami. Bardzo ważne jest wtedy, żebyśmy jakoś tam w miarę się utrzymali w pewnych swoich granicach, prawda? Bo to są bardzo też trudne sytuacje. Nawet jeśli w żołądku się będzie burzyło, pamiętajmy o tym, że jest to zdanie, że mogę to wytrzymać. Czyli różne zdania, jesteś, nie wiem, idiotą, nieprofesjonalnym pracownikiem, albo to najgłupsza rzecz, jaką słyszałem, albo naprawdę myślałam, że jesteś inna, a tutaj ty coś tam, prawda? Czyli możemy odpowiedzieć wtedy tak, też cytuję tu z poradnika. Masz prawo do własnej opinii, czyli dość neutralne zdanie. Jestem pewna, że właśnie tak to dla ciebie wygląda, tak to właśnie rozumiesz, albo możliwe. Może masz rację, albo muszę się jeszcze nad tym zastanowić, albo tak, nigdy do niczego nie dojdziemy, jeśli będziesz mnie obrażać, albo przykro mi, że się martwisz, no, można tak też tak zrozumieć tą reakcję drugiej osoby. Kolejna kategoria atakujących różnych zdań to może być wszystko zaczynające się na dlaczego albo jak, na przykład. Dlaczego rujnujesz moje życie? Jak pani może mnie nie umówić teraz, skoro ja potrzebuję? Dlaczego tak się zachowujesz? Dlaczego chcesz mnie zranić? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Tutaj możemy też odpowiedzieć w taki sposób, cytuję. Wiedziałam, że będziesz niezadowolony, ale tak musi być. Taką decyzję podjęłam. Albo nikt z nas nie jest złym człowiekiem, po prostu pragniemy czegoś innego. To jest kolejna propozycja. Albo nie chcę przejmować więcej niż połowy odpowiedzialności. Albo wiem, jak bardzo jesteś teraz rozczarowany, zmartwiony, ale teraz i tego nie będziemy negocjować. Albo patrzymy na to zupełnie inaczej. Albo jestem pewna, że właśnie tak to widzisz. Albo przykro mi, że tak martwisz się i w ten sposób to do mnie mówisz. Zdaję sobie sprawę, że oczywiście jest bardzo trudno zachować spokój i wypowiadać te rzeczy, o których tu mówimy, zamieniać te zdania, kiedy czujemy niepokój, wściekłość, no ale nie ma innego wyjścia, jak właśnie tak robić i w kolejnych sytuacjach ćwiczyć, czyli każdą sytuację trudną, czy nawet właśnie taką, z której by się chciało uciec, żeby jednak traktować jako szansę na rozwinięcie w sobie pewnych umiejętności, na naukę rozróżniania tych różnych rodzajów presji, szantaży i żądań, po prostu, żeby uczyć się na tym, wchodzić w jeszcze większe kompetencje w relacjach z ludźmi i w trudnych sytuacjach. Kolejną strategią jest próba zmieniania tematu i próba zrealizowania z szantażystą z jakiegoś wspólnego zadania, czyli żeby też on przeszedł z roli osoby atakującej w rolę osoby pomocnej. Tutaj będą takie przykłady raczej z życia osobistego, choć do pracy pewnie też trzeba by się zastanowić, jak je przeformułować, ale na przykład no, można by tak zapytać, żeby przebić się przez to napięcie, które się toczy. Czy możesz mi pomóc zrozumieć, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne?
Czyli zamiast właśnie walki próbujemy zachęcić do jakiegoś właśnie no, zastanowienia się. Czy możesz zaproponować, co moglibyśmy zrobić, by rozwiązać ten problem? Albo czy możesz mi pomóc zrozumieć, dlaczego jesteś taki niezadowolony? No, to może by się zastanawiać nad tym, ale owszem, to może być też ciekawe. Czyli zdanie, które zaczyna się właśnie od zastanawiam się, no jest już takim faktycznie przeniesieniem tej rozmowy, tego modelu atakowania i bronienia się w zastanawianie. Myślę, że część osób może się tutaj no, dać zachęcić do zmiany płaszczyzny rozmowy. Trzecią strategią jest wymiana handlowa. To jest też ciekawe podejście, ponieważ nikt nie lubi się poddawać, przegrywać, a szukamy takich rozwiązań, które pozwalają wyjść z impasu. Czyli w tej sytuacji każda ze stron może czegoś, coś osiągnąć, a jednocześnie trochę ustąpić, bez oskarżania, bez atakowania, czyli bez wychodząc z atmosfery konfliktu. No może to być może taki przykład, może być też wiele innych. Czyli proponuję taką tutaj zmianę, że pani przestanie na mnie krzyczeć, a ja w tym czasie będę miała chwilę na poszukanie jakiegoś dla pani innego terminu albo na zastanowienie się, co zrobić w tej sytuacji. Na koniec jeszcze przypomnę, że w takiej sytuacji, kiedy ustępujemy komuś pod presją, pamiętajmy, że to się wiąże z jakimiś naszymi też sprawami, na przykład boję się dezaprobaty jakiejś osoby, boję się czyjejś złości, boję się, że ktoś przestanie mnie szanować, kochać, lubić. Jestem coś komuś winna, lub tak mi się wydaje. Ktoś zrobił dla mnie tyle, że nie mogę powiedzieć nie, albo to jest mój obowiązek, albo będę się czuła winna, jak tego nie zrobię. Będę się czuła egoistą, będę złym człowiekiem, podłym, jeśli komuś od razu czegoś nie dam. I tak dalej, pewnie tutaj możemy te rzeczy mnożyć.